No i tak jak widzicie, skrzynka założona. Witam serdecznie. Tutaj w pomieszczeniu gospodarczym chciałem wymienić rozdzielnię. Już zacząłem rozbierać tą rozdzielnię. Rozdzielnia jeszcze obudowa żeliwna. Wyłącznik główny na górze. Pozyskałem taką nową rozdzielnię plastikową, natynkową. Ścianka jest, znaczy tamta rozdzielnia jest podtynkowa. Pokażę to, jak będę montować. No tak jak widać, szewc bez butów chodzi, także czas zabrać się na wymianę tej rozdzielni. Już zacząłem tutaj rozsznurowywać, wyciągać aparaty z tej rozdzielni, ale tak jak widać, stara, żeliwna. Czas na zmiany po prostu. Teraz tak, wyciągnąłem tą starą żeliwną skrzynkę. Zagruntowałem. No i dobrze jest teraz pod skrzynką wyrównać jakimś klejem. No najlepszym w tym przypadku by był poliuretan, coś na zasadzie piany montażowej. Także wyrównam tutaj przynajmniej te brzegi i przykręcę na czterech kołkach, ósemkach. Dam rozłącznik, tak żeby tutaj mieć światło i tak to zrobię. No i co, postanowiłem postanowiłem tą skrzynkę, tak jak mówiłem, ona już była z demontażu. Postanowiłem ją przykleić na pianie kleju budowlanym. Zawór jest tutaj urwany i resztka kleju mi została. No ale i tak przykleję tą skrzynkę na tym kleju. Cztery kołki po rogach i później zobaczycie, jak to wygląda. No i tak jak widzicie, skrzynka założona, przyklejona na kleju budowlanym. Oczywiście wiadomo, ten klej wyszedł,
To trzeba tutaj wyczyścić. Przykręcone jest na cztery kołki po rogach. No ale skrzynka już całkiem inna niż ta komunistyczna, że tak powiem. Stara żoliwna. Wiadomo, tutaj trzeba posznurować wszystko. Tu muszę włożyć jeszcze przed tym rozłącznikiem, muszę włożyć różnicówkę. No ale tutaj żadnych takich dużych prądów i dużych jakichś urządzeń nie będzie. Samo światło, tak jak mówię, to jest pomieszczenie gospodarcze. Posznuruję to do końca. Tu jeszcze jak wygląda obudowa. Takim dobrym sposobem jest wziąć sobie od auta środek do mycia kokpitu. Także widzicie, jak to wygląda. Tą skrzynkę później po prostu złożę, posznuruję, dam zaślepki. Jeszcze ją nie będę przykręcać. No, ale już całkiem inaczej to wygląda i już ma lepszy wygląd. Chociaż ta skrzynka jest wtynkowa. No, ale można ją obudować jeszcze regipsem, jakby ktoś komuś to przeszkadzało. Chociaż będę miał chwilę, to obuduję ładnie regipsem, ale w każdym razie przyklejona jest na kleju. Trzyma się to bardzo dobrze. Także taką miałem sobotnią pracę. Dobra, pozdrawiam. Dzięki, Daniel, za podpowiedź, na czym można tą skrzynkę przykleić. Pozdrowienia.